są nimi Pola Sieczkowska, singielka, tiktokerka, influencerka. Dzień dobry. Cześć Polu. I Andrzej Grzewski, seksuolog, psycholog i psychoterapeuta. Że jestem bardzo ogromną zwolenniczką właśnie takiego mówienia wprost o swoich oczekiwaniach, stawiania granic. Dokładnie tak. Co do reszty trendów się jeszcze z tym nie spotkałam, nie miałam z tym doświadczenia. Wydają się dość ciekawe. Społecznych, religijnych, tak, żeby ewentualne konflikty odrzucić, czy to jest... Tylko chodzi myślę, o to, że tak, że może że to jest po prostu ta. Zniwelować jakieś tam problemy, które mogą wyjść po drodze. I jak najbardziej jestem za. A co byś powiedziała, jakby pan zaproponował ci randkę o poranku? Tutaj raczej nie jestem do tego przekonana i psuje to cały klimat randki, takiej intymności wieczornej, tak nie dla mnie raczej atrakcja. A jednak jeszcze chwilę zostanę przy pierwszej sprawie, bo zastanawiam się, czy to nie może, ty jesteś zwolenniczką, ale czy to nie lubię do tego wszystkiego, jeśli chodzi o seks, to. Wiem, że we flircie bardzo dużo jest takiej gry, uwodzenia, nie dopowała mnie i odeszła jeszcze szybciej. To co to znaczy? Że jest zainteresowana, nie jest zainteresowana w swoich intencjach, bo wtedy jest większa szansa na to, że sparujemy się pod względem... No, staram się w ogóle odstawiać alkohol, nie jestem całkowicie zaprzyjaźniona z nim. Także tutaj też ogromny ukłon dla osoby, która to w ogóle zapoczątkowała. Myślę, że warto się poznać na trzeźwo, bo wiadomo, alkohol różnie na nas bywa, różne rzeczy z nas wychodzą. I będzie dobrze, jeżeli nasz potencjalny partner po prostu będzie nas znał takimi, jakimi faktycznie jesteśmy, niżeli gdzieś tam z dodatkami, że tak powiem. Które mówią o tym, że ponad 60% jest klimat romantycznie i poranek też jest. Tak, ja myślę, że to też zależy, co chcemy robić na tej randce, bo no, śniadanie razem na pierwszej randce jest raczej nie przekonujące jak dla mnie, ale faktycznie ten spacer o poranku, czy gdzieś tam wschód słońca, żeby sobie popatrzeć na łabędzie gdzieś tam nad Wisłą jak najbardziej. Albo nawet wiesz, chwycić kubek z kawą, po prostu pójść na spacer. Bardzo wam dziękujemy za rozmowę. Hardkorowy, dziękuję bardzo. Trochę hardkorowy.